Siema, puzony, siemaneczko, widownia, widownia, siemanko. Siema. Zostawcie mordy łapkę w górę, jak możecie. Tak, widzowie, jedziemy 1000 łapek w górze, jedziemy telefony, tylko kurde, w ogóle się tak leżałem, kminie, że możecie telefonów nie robić, tylko coś innego porobić, ciekawszego. Niech nam żyje Ewelina kochana dla ciebie. Siema, puzon, stream odpalony, oczywiście kanał Machonek, YouTube, 2000 osób już jest na starcie, wbijaj, zaraz lecimy telefony. Gruby, zaraz wpadę na chwilę. Afery, widzowie, wbijajcie. No, a wy zdrośnie, że ja reklamę robię. Dobra, jedziemy. No dzisiaj się przedłużyłeś z telefonami, no ale co? Nie samymi telefonami człowiek żyje. Do miasta? Dobry wieczór! Dobry wieczór. Dzwonię do pani z pretensjami i to całkiem niemałymi. Tak? No, w skrócie powiem, jak wygląda sprawa. No, pani numer wyświetla mi się w nocy na przykład, jak sobie śpię. I na przykład jeden sygnał albo drugi dostałem w nocy, tam druga, między drugą a trzecią. I dwa sygnały i wybudzam się ze snu i ten numer mi się wyświetlił. Kurwa, nie spadnij z tej kurwa szafy, ty, co ty wyjąłeś kurwa końcówkę? Tyle to ja nie poszczykowi słucha na końcu. Jakim jestem, nie rozumiem. Za telewizorem masz tam skręt, widziałem kiedyś. Dawaj. Nie mam pana numeru zapisanego, nie wiem kim pan jest. Ale jak? Ale to co pani mi się pyta, to pani niech się przedstawi. To pan do mnie dzwoni, więc pan niech się przedstawi, ja nie wiem kim pan jest. No to ja mogę się przestawić, ale to dlaczego? No to co ma się przestawić? No to słucham. Piotr Kapusta. Boże, pierwszy słyszę. No ale ja nie dzwonię, żeby się poznawać, tylko mówię pani, jak była sytuacja. Numer mi się wyświetla i ja dzwonię z pretensjami, tak? No dobrze, no dzwoni pan z pretensjami, ale ja pierwszy raz pana słyszę, pierwszy raz widzę pana numer w mojej komórce i nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego pana numer, panu wyświetla się mój numer w środku nocy. No tak, ale ja właśnie żądam odpowiedzi od pani, tak? Pan sobie żądać, ale ja jej panu nie dam, bo jej nie znam. No to dziwnym trafem numer mi się wyświetlił. Ja sobie numeru nie wymyśliłem, po prostu nacisnąłem odzwoń i pani podnosi słuchawkę i proszę się teraz tłumaczyć, tak? Proszę pana, gdybym chciała do pana dzwonić w środku nocy i robić panu kawały, to myśli pan, że teraz odebrałabym telefon? No właśnie nie wiem, może mąż albo chłopak, albo ktoś dzwonił. Nie, mój mąż to w nocy śpi i nie ma czasu robić sobie kawału z mojego numeru telefonu. No, na pewno nie do ludzi, których nie znam. A jest teraz mąż obok telefonu? Ja się go zapytam zaraz. Oczywiście. No. Ale o co się pan będzie pytał? Co to, jakaś telekonferencja? No nie, muszę się dowiedzieć, bo mnie to podirytowało, taka sytuacja. A nie dzwoniłeś do kogoś w środku nocy z mojego telefonu? Do pana Kapusty? Nie, mój mąż twierdzi, że nie dzwonił. Proszę męża do telefonu, bo słyszę, że nawet pani się śmieje. Czyli coś tu już... Ja śmieję się, bo jestem na rodzinnej imprezie i którą pan mi właśnie psuje. To proszę męża, ja się go zapytam i będę wiedział. Ale proszę pana, dzwoni pan do mnie z jakimiś pretensjami. Ja nie będę pana tutaj ze wszystkimi członkami mojej rodziny to poznawać, bo to jest bez sensu. Nie wiem, nie jestem w stanie panu tego wytłumaczyć, nie dzwoniłam do pana w środku nocy. Moim zdaniem pani ma coś do ukrycia, skoro pani broni męża w tym momencie. A słyszałem jeszcze, jak pani się... Ja mam coś do ukrycia i bronię męża, to nie jest zbrodnia, że ja mam go bronić. No jakieś podśmiechujki słyszę i tak dalej, to podejrzewam, że pani męża broni, tak? Ale... Czy pan w ogóle słyszy, co pan mówi? No słyszę. Mój mąż jest cały tydzień w delegacji. Ale nie mam czasu dzwaniać z mojego telefonu po obcych ludziach. Ale słyszę, jak teraz, jak pani się śmiała, jak gadała z mężem, czyli mam prawo... A to jest zbrodnia, że ja się nie mogę śmiać w moim własnym domu? A przed chwilą pani powiedziała, że jest pani na imprezie rodzinnej, czyli już pani coś kręci? Powiedziałam, że mam imprezę rodzinną, która odbywa się w moim własnym domu, a pan nie jest prokuratorem, żeby mnie przesłuchiwać. No dobra, skoro jest impreza rodzinna, to dlaczego nie słyszałem... A ja nie muszę się panu niczego tłumaczyć. To skoro jest impreza rodzinna, to dlaczego nie słychać imprezy w tle żadnej? Co pana obchodzi moje imprezy rodzinne? No dobrze, no to proszę męża, bo jestem ciekawy, co ma mąż do powiedzenia, bo to może on przez przypadek dzwonił albo cokolwiek, no ja muszę wiedzieć. Tak, mój mąż lunatykuje i z mojego telefonu, będąc 300 km od domu, wydzwania po obcych ludach. No, tego nie powiedziałem, ale muszę wiedzieć, tak? Proszę pana, to jest jakaś horrendalna pomyłka. A jak pani ma na imię? A do czego panu to wiedzieć? A pani mnie się pytała, jak się nazywam, a ja tylko chcę znać imię, nie chcę nazwiska.
kultura tego wymaga, że dzwoniąc do kogoś, kogo się nie zna, wypada się przedstawić. Ale to pani do mnie dzwoni, ale to pani do kogo dzwoni. Ale to pani do mnie w nocy dzwoniła, ja teraz odzwaniam po prostu z ciekawości, kto to dzwonił w nocy. Nie, nie dzwoniłam do pana, proszę pana. Dobra, poda pani męża telefonu, czy pani będzie go ukrywać? A co pan chce od mojego męża? No spyta się... Dzwoni pan do mnie, to podobno ja do pana dzwoniłam, no więc tak, co pan ale... chce od mojego męża? Ale słyszałem ewidentnie, że były podśmiechujki, więc chciałem się zapytać i zobaczymy, czy, co ma do powiedzenia, tak? Czy też będzie, nie wiem... Proszę pana, nie będzie mnie pan rozliczał z tego, z czego ja się śmieję. Ja w tym momencie kończę tą rozmowę, bo ona jest po prostu infantylna. No właśnie, bo pani dobrze wie, że pani do mnie dzwoniła, nie wiem, czy specjalnie, czy nie, ale pani nawet nie próbuje panie mnie... Panie kochany, ja nie wiem, kim pan jest! To dlaczego na przykład pani nie może mnie przeprosić? A dobrze, mam pana przepraszać, jak ja pana nie zrobiłam. Aha, czyli dla pani to jest normalne, że ja śpię druga w nocy, jakieś druga, tam chyba druga 20, a tu jakieś dwa sygnały długie, ja się zrywam w nocy, myślałem, że pożar czy cokolwiek, nikt się nie odzywa i nagle pani teraz ten, mówi, że nic się nie stało. Bo nic się nie stało, na pewno nie z mojej strony. Ale to skoro pani, może mam zawirusowany telefon albo coś, skąd mam wiedzieć? Możliwe, no. Więc jeżeli mam zawirusowany telefon, to nie odpowiadam za to, do kogo hakerzy dzwonią z mojego telefonu. No to dlatego chciałem się zapytać męża, o co tu chodzi. Może mąż będzie bardziej rozgarnięty i będzie lepiej rozmawiać. Wypraszam sobie imputowanie mi, że jestem nierozgarnięta. Dzwoni pan do mnie z pretensjami, jeszcze mnie pan obraża? Jak panią obraziłem niby? Żegnam. O, banuję... A czemu nie wiem, ten, żegnam. Co ja pierdolę, nie wiem, co ja. No nie wiem, no tu jest napisane pani Halina. Ale to pomyłka. No to czemu jest ogłoszenie na Halinę? A ja, jakie pan ogłoszenia dzwoni? Stara pralka Frania. A, to już daję żonę. A przez ją... A, dobra. Czyli na Halinę dawaj, stara pralka żona. Halo? Dobry wieczór, pani Halina? Tak, słucham. No bo nie, bo tu właśnie dziwna sytuacja, bo przed chwilą, to nie wiem, czy mąż, czy ktoś tam powiedział, że nie ma żadnej Haliny w domu. I właśnie teraz nie wiem, czy... Nie, dobrze panu powiedział. Ja nie dawałam swojego imienia, tylko dałam mojej mamy Halina i do tego mówi Haliny nie ma. Nie, o ogłoszenie chodzi o pralkę, tak? No tak, no. No, także jest do dyspozycji, można przyjechać, oglądać, ewentualnie. Powiem tak, chciałbym kupić jak coś, ale no nie wiem, czy by... No mam taki warunek, nie wiem, czy pani się zgodzi, tak? No. Ja bym ją wziął od pani, tylko ja bym chciał przyjechać ją przetestować, tak? A to pewnie, że mogę się zgodzić, czemu nie? Ale nie, bo... ale nie, że ten, że tam... no nie, że w sensie, żebyśmy tam pranie robili, tylko ja przywiozę zupę i będziemy mieszać, tak grochówkę wojskową. A to taki żarcik, tak? Nie, no bo po prostu my mamy tutaj za tydzień taki jakby festyn na wiosce pod Wrocławiem. No i po prostu chcemy zrobić tak, żeby cały czas mieszało coś. I tak najtańszym kosztem wpadło mi do głowy, żeby to była właśnie pralka. Żeby ona tam sobie tak mieszała. I właśnie chcę zobaczyć, czy ona się nie zatka. Żeby po prostu był cały czas obieg, wie pani jak. No wiem jak. Chodź taki żarcik, prawda? No właśnie nie. To nie jest żarcik. No nie. No a co będzie pan chce tam wodę wlać czy grochówkę? Nie, możemy wlać, nie, ja mogę, znaczy bo tej grochówki mam trochę, więc ja mogę zabrać ze sobą grochówki, nie wiem, tak na przykład dla testu z dwa wiadra bym wziął i byśmy to po prostu odpalili, zobaczyć czy to przemieli, czy to będzie za duża masa, tak? No a jak nie przemieli, to co? No to nie kupię wtedy, ale chociaż żeby tak przetestować. No to nie, bo może mi się okazać, że się zepsuje później ta pralka, no i co z tym zrobię? No to ja nie wiem, no to dlatego się pytam, czy pani się zgodzi. Ale nie, to tylko przetestować, może pan wody wlać, wszystko i tak jak służy do tego, to tak, a jak pan czegoś innego nasypie, naleje, a ona mi tego nie pociągnie, no to mówię pan, a jeszcze się pozatyka, no. Daj Boże, za pozabije i co z tym zrobię znaczy, wtedy? Ogólnie, nie, no rozumiem panią. No tylko mówię, ja ogólnie dzwonię w imieniu i tak swojej dziewczyny, bo to dziewczyna organizuje, że pani myślała, że to są jajca czy coś.
Także ja mogę nadać dziewczynę do telefonu, ale fajnie jakbyśmy mogli to przetestować. Albo ona nawet, bo ja tam, wie pan, ja tylko dzwonię i szukam dobrej... A gdzie będzie ten festyn niby? O wioskę chodzi? Czy o co? No, o wioskę. Wrzoski. Gdzie? Wrzoski, ja dam dziewczynę. Nie, to są chyba żarty. Co? Halo? Halo? No halo? Kto podebrał? Zajebisty telefon. Ale widzę, że się dobrze bawicie, co? Zadzwoń do losowego faceta i przedstaw się jeszcze do jego żony. Błagam. Jeszcze imprezy nie ma, a już się wszyscy bawią. Kosztem pralki. A nie, co to chyba pomyłka jakaś? Pomyłka? Dobrze, bawcie się dobrze. Ludziska. No. No nie wiem, halo? Kurde, no szkoda, że chłop w szoku był. Ty, chłop odbiera telefon, jeszcze bawcie się dobrze, ludziska. U nas impreza 20. Na moim kanale zawsze 20 imprezka. Piątki, soboty, godzina 20, Mochonek. Stream, pamiętajcie. Dzwonię do pana z pretensjami. I to całkiem niemałymi, tak? Tak. Pan numer wyświetlił mi się o późnych godzinach nocnych. No i dlatego chciałem się doinformować, czy to pan dzwonił, czy pan przez przypadek dzwonił, czy może, nie wiem, jakieś jaja telefoniczne pan sobie robił. Ale kiedy? Wczoraj, druga 20, druga 20 parę, coś takiego. To nie z mojego numeru na pewno. Z pana, bo ja teraz odzwaniam pod ten numer i pan podniósł słuchawkę. Jest pan podejrzany o dzwonienie do mnie o drugiej w nocy. Nie mam takiego chyba połączenia wychodzącego. Proszę pana, widzę, odzwaniam, pan podnosi słuchawkę, tak? No nie wiem, zaraz sprawdzę i do pana odzwonię. A po co pan będzie do niej odzwaniał? Ja nie mam czasu. Ja muszę wiedzieć, o co chodzi. Pan do mnie dzwonił, czy nie? Nie, ja nie dzwoniłem na pewno. Proszę udowodnić. No nie dzwoniłem i tyle. No ale proszę udowodnić, tak? No dobrze, to zaraz zobaczę w połączeniach. No ale ja nie mam czasu, ja zaraz na imprezę wychodzę. Proszę udowodnić, że pan nie dzwonił, o. Nie dzwoniłem. No ja rozumiem, ale proszę udowodnić, tak? No to w billingu sobie pan może sprawić to. No dobra, no to nie wiem, no... To przeprosi mnie pan chociaż. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Ale to nie były przeprosiny, to było pozdrowienia. No także też dla mnie dziwne to jest. Co? Nie wiem. Poproszę dać kolegę do telefonu. Bo słyszę, że... Kolegi nie będę dawał. Bo słyszę, że coś kombinuje. Bo kolega... No. Bo kolega jak odbierze telefon, no, to może się to skończyć, wie pan czym? Czym? No. Dobra, myślę, że ta rozmowa nie ma już dzisiaj sensu, także pozdrawiam, dobranoc. No, chciałem porozmawiać z kolegą. Kolega z panem nie będzie rozmawiał. No bo słyszałem, że tam mnie obrażał. Mefedroniarz. No. Pozdrawiam, dobranoc. Chciałem wiedzieć, dlaczego pan do mnie dzwonił. Grozi... Kurde, nie... Szkoda, że ten koleżka nie się od telefonu. Pewnie by mnie wyzywał i groził mi, że mnie zabije albo coś. Tak, słyszę. Dzwonię do pana z pretensjami i to całkiem niemałymi. O, co chodzi? No, proszę pana. Niech pan nie udaje Greka, bo nie jesteśmy w Grecji, tak? No, pana numer mi się wczoraj wyświetlił. Najbardziej nie wiem, o co chodzi, bo nie mam pojęcia. No, wczoraj mi się pana numer wyświetlił o... chyba pierwszej w nocy, jak nie później. I usłyszałem dwa sygnały. No i nic. Dzisiaj do pana odzwaniam, pan podnosi słuchawkę i was się pytam, czy pan do mnie dzwonił specjalnie, czy przez przypadek? To chyba najwyraźniej jakaś pomyłka. Niech pan sprawdzi, czy to na pewno ten numer. Na pewno, bo ja nacisnąłem na słuchawce oddzwoń. Nie, nie. Na pewno nie dzwoniłem, tym bardziej o pierwszej w nocy, nie. Proszę udowodnić.
No, nie mam pojęcia, pierwszy raz mi się wyświetli pana numer, jak pan do mnie dzwoni. Proszę udowodnić, w tym, bo podejrzewam pana o kłamstwo. No, nawet pana nie znam, nie wiem skąd pan jest w ogóle, nie mam nic, żadnego pojęcia, o czym pan do mnie mówi. No, jak pan, dobra, jak pan nie wierzy, ja zaraz dam dziewczynę do telefonu i pan jej się będzie tłumaczył, bo to jej telefon. Aha. Bo widzę, że pan udaje, że nie wie, o co chodzi. Chodź. Gałeczka! Mahonie, zdrówko, mordo, zdrówko, czat i piecze i picze jedne. Puzony! Wizowie, to jest jakieś 100 zł od gałeczki. Puzdro, gałeczka, puzon. No idzie ona, czy nie? No zawoła ją. Słyszy mnie pan? No tak, słyszę. Już idzie dziewczyna, tylko chwila. Widzę, że naprawdę, no, bo pan bagatelizuje sprawę. Bo nie ma żadnego pojęcia, o czym pan do mnie mówi. Tak? No to dziwne, że pan podnosi telefon i nawet nie próbuje się tłumaczyć. No bo po co mam się tłumaczyć, jak nie mam pojęcia, o czym pan do mnie mówi? No to zaraz moja dziewczyna panu powie, o co chodzi. Tata, skąd? Co? Nie, bo ojciec z drugiego pokoju woła. Poproszę ojca do telefonu. No chyba pan oszalał. No nie wiem, no. Ja myślałem, że ktoś dzwoni z ogłoszenia do Olixa, bo wystawiłem kilka rzeczy. Myślałem, że ktoś dzwoni do Olixa, dlatego odebrałem, ale... Widzę, że to jakaś pomyłka, więc przepraszam najmocniej. Nie mam o czym, nie mam o czym mówić. Pan jakieś pomyłki robi. Co? No ja wystawiłem jakieś ogłoszenia dwa na Olixa. Myślałem, że pan dzwoni z Olixa. Najwyraźniej jest to jakaś pomyłka, bo nie mam pojęcia, o czym pan to się mówi. No. Ten pan, kurczę, ścisz tą muzykę, poczekaj pan chwilę. Ścisz tą muzykę. O, dobra, już jestem. Przesadził pan teraz. Takie żarty to całkiem nie małe. Mahonek, pozdrawiam cię. Masz na Prosecco. To pan do mnie dzwoni? Nie. Dzięki, Alan. Pozdrawiam widzów. No to sama sobie wybrałam numer, więc sam odbieram. Alan D. 50 zł. Nie jest jakaś pomyłka, chociaż co to pijesz, garbatę? Masz tu chuj na Prosecco. Do nikogo. No to jak pan pomylił cyfrę, no to ma pan cecha na razie. No wiecie pan? Od razu panu mówiłem, że to pana... jakby wina? Nie mam żadnego pojęcia, do nikogo nie dzwoniłem, nawet nie wiem skąd pan co są. Widzi jak, jestem z Wielkopolski. Widzi pan, jak moja dziewczyna ostro z panem pojechała? Bo ona, mówię, że ona zdenerwowana jest. A mi to obojętnie, ja nie mam pojęcia, o czym państwo w ogóle do mnie mówią. No ale, no widzi pan, dziewczyna zdenerwowana, to jest jej telefon. Jeszcze pan... No niech będzie zdenerwowana, niech jeszcze sprawdzi dokładnie numer, ja mówię. W tym momencie ten, ja jeszcze raz zawołam dziewczynę, żeby się uspokoiła i chciałem, żeby po prostu jej pan wytłumaczył, że pan do niej nie dzwoni, że to jakaś pomyłka, bo ona będzie mnie teraz tutaj męczyć mnie będzie teraz jakiś weekend. Ja chciałem... A to niech pana męczy, niech się państwo tam dogadają, ja nie mam pojęcia w ogóle skąd państwo są, co państwo robią, nic nie wiem. No. Najmniej mnie to interesuje, ja po prostu wystawiłem dwa ogłoszenia, myślę, że dzwoni ktoś z ogłoszenia z Olixa i dlatego odebrałem. No tak, no ale widzi pan nawet, jak dziewczyna pana teraz ostro pojechała, to też nie przez przypadek, no, tak? No, ja nawet nie mam pojęcia, jak ma nie na imię niby ta dziewczyna. Ale co, ja mam teraz panu dane dziewczyny powiedzieć? No, ale ja miałem ojca zawołać. Elżbieta, no. No, to tym bardziej żadnej Elżbiety nie znam. Dobra, Elka, chodź jeszcze na chwilę. Powiedz, bo on nie wie, o co chodzi, chłop. Chodź. I już idzie. Halo. No, dobry wieczór. Skąd niby dobry panią wieczór. Mam znać albo coś? Proszę? Skąd niby panią mam znać albo cokolwiek, że do pani wezwania? Skąd bym miał zabrać numer albo cokolwiek? Ale chyba pomyłka, proszę pana. No najwyraźniej, bo pierwszy raz mi się wyświetlił ten numer, do nikogo nie dzwoniłem, tym bardziej o pierwszej w nocy, bo o tej godzinie to ja śpię, jak każdy normalny człowiek. Ale ja do pana nie dzwoniłam, o co panu chodzi? No, pani partner, czy mąż, czy ktokolwiek, nie wiem, kto tam ze mną rozmawia, twierdzi, że wczoraj o pierwszej w nocy dzwoniłem do pani. A chyba pomyłka.
No najwyraźniej. No, do usłyszenia. Do usłyszenia. No i widzi pan? I pan za no i co? I pan za każdym razem ma inną wersję. No, o tej godzinie to ja śpię, jak każdy normalny człowiek. No tak, ale... Ja mam inną wersję. No i widzi pan, teraz już z panem dziewczyna normalnie gadała, bo pan też kulturalnie się zachowywał, ale... No ale ja nie wiem, skąd państwo w ogóle są, o czym państwo do mnie mówią, ja do nikogo nie dzwonię o pierwszej w nocy. No nie wiem, no. Jezus, no to nie może po prostu pan, może zawirusowany telefon albo coś? Bo... No mało realne, bo mam antywirusa w telefonie. Tak? Niech pan sprawdzi każdą cyfrę po... Tak, niech pan sprawdzi każdą cyfrę po kolei, dobra, którego było połączenie, czy nie ma jakiejś pomyłki. Bo to jeszcze dziewczyna coś chce chyba. Co ty chcesz? Co ty chcesz? Słucham? Halo? Tak, słucham. Słucham. No słucham, o co pani chodzi? No nie wiem. Dlaczego do mnie dzwonili? No nie, pani partner do mnie dzwoni. Kto do pana dzwoni? No ten ktoś, kto, ten mężczyzna do mnie dzwoni, nie wiem kto. Chyba się pani ci pomyliło. No może się pomyliło państwu. No, no wiecie, no nie wiem, no. Niech pan sprawdzi każdy bo numer, dla mnie każdą to jest... cyfrę z numeru po kolei. No mogę sprawdzić, tylko mówię, no ja naciskałem odzwoń, także ja nawet nic nie przepisywałem. Więc ciężko, żebym coś pomylił. Tak, prostu... niech pan sprawdzi z tego połączenia o tej pierwszej w nocy, co niby było. Niech pan sprawdzi każdy. Dobra, ale jak się okaże, że dobrze wybrałem numer, to co? To prześledzi pan... No, niech pan się, nie wiem, podwiadomi albo coś, bo na pewno nierealne, że o pierwszej w nocy do kogoś dzwoni. Ja jestem po prostu jakoś przeziębiony, chory czy coś i śpię o tej godzinie po tabletkach. Nie mam możliwości na pewno dzwonienia o tej godzinie. O, teraz pod publikę pan zakaszlał. Wątpię, że pan tak przez całą rozmowę pan nie kaszlał, a nagle pan teraz echu. No bo mam przeziębienie. No, a wcześniej pan przeziębiony nie był, a teraz ech. Niech pan sprawdzi po prostu ten numer. No widzi pan, nie, no bo widzi pan, my to takie, ja to takie rzeczy wyłapuję od razu i od razu jak se pan zakaszlał, to sobie tak pomyślałem, że to wie pan, że to oszustwo jakieś, nie? Przecież nie będę przesyłał zdjęć tabletek na ławie, które leżą, niech pan nie wymyśli. No tak, poproszę ojca, no, ojca do telefonu. Mhm. No widzi pan, no, pan cały czas nie chce tego ojca do telefonu dać. A z jakiej racji mam panu dawać ojca, obcej osobie? Czy pan się czuje poważnie? Proszę pana. Dobra, ja dziewczynę dam do telefonu, bo ja już nie mam siły. Ja pierdolę. Słyszy mnie pan? No chyba się rozłączył się, kurwa. Chyba, czujecie, że chyba z czterema osobami go połączyłem i on się ani razu nie skapnął, że to za każdym razem jest inna kobieta? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie Forda Cougara. Tak? Pani jeździ im na co dzień? Tak, on cały czas jeździ. Właśnie albo ja, albo może. No chciałem właśnie wiedzieć, bo, no bo nie wiem, bo chciałem wiedzieć, na przykład tak o, znaczy kurczę, przepraszam, bo się zamotałem teraz, bo teraz dopiero, bo teraz dzwoniłem jeszcze inne ogłoszenie, a teraz chyba wiem, dzwoniłem się ten rocznik 2001, nie? Tak. No, no chciałem wiedzieć na przykład, bo to jest niby sportowe auto, nie? Tak, to jest sportowe auto. Właśnie chciałem wiedzieć, jak ono się trzyma na zakrętach, czy na przykład jak w zakręt się wchodzi, czy ono się dobrze trzyma drogi, czy raczej tak niebezpiecznie się pani czuje, jak nim jedzie? Nie, no jest spokojnie, bo to jest auto, ono ma niezależne zawieszenie tylne, także tutaj jest wszystko fajnie się, nie ma czegoś takiego, zresztą auto jest, no powiem szczerze, nie, że tak, że nie jest taki niebezpieczny, tylko po prostu ono się, jak wchodzi się w zakres, no to wiadomo, trzeba zawsze jeszcze dopasować do tego swoje umiejętności. No ja tam nie mam z tym problemu. A ile pani lat ma prawo jazdy? Ja? No. A nie wiem, z 20. A, no ja tam mam 10, to chyba sobie też poradzę. No trochę więcej, no także mówię, ja nie mam z tym problemu. A te z tyłu siedzenia kubełkowe idzie tam usiąść, czy tylko tak dla niepoznaki jest?
Nie, może normalnie siedzieć, bo ma je złożyć, także budziłam do pracy też dziewczyny, nie, bo też się zbiły ze mną, także nie było żadnego problemu, żeby się tam siedziało. Wiadomo, że to jest auto czteroosobowe. No tak, tak. Ale mówię, no co do jazdy jest fajnie. No dobrze, rozumiem. Powiem pani tak, było pal... Tu skrzynka pocztowa numeru 6. Co to jest? Jakiś... 4. 3. To się włączyło. 2. 2. Nie 6. Wiem, nie wiem, co chodzi. 4. Po sygnale zostaw wiadomość. Słyszy mnie pani? Tak, ja pana słyszę cały czas, tylko coś nie włączyło. Nie wiem, jest coś, jakiś błąd. Powiem pani tak, no bo to będzie w sumie mój drugi samochód w życiu. I tak powiem pani szczerze, papierosy pani paliła w samochodzie albo mąż? Nie, my w ogóle nie palimy od 7 lat w ogóle papierosów. Auto mam od 5 lat, kupiliśmy auto, ono już ktoś w nim palił wcześniej. No to jest, ale od 7 lat my w ogóle nie palimy papierosów, także. Także my nie palimy, nie jest palone w samochodach. Są znaki, bo wiem, że my kupiliśmy takie już, gdzieś tam jest jakaś tam biurka przepalona. Ale generalnie my obydwoje nie palimy, także tym autem nie. A takie jeszcze może też pytanie, może trochę dyskretne, ale na przykład, no nie wiem, no muszę się zapytać, bo jestem pedant. A na przykład seks był uprawiany w samochodzie? No nie, no pan to już przesadza, no to już raczej to pan sobie może odpowiedzieć tam na to pytanie. No nie, no bo wie pani, no ja muszę wiedzieć takie rzeczy, jak zawsze tak się pytam, jak kupuję samochód. No, żeby po prostu... no ale to... To wie pan co, to jest pytanie na miejscu, ja panu na to pytanie nie odpowiem, bo... Ja tak... Nie. Wie pan co, to nie jest pytanie, na które muszę panu odpowiedzieć. Nie odpowiem panu na to pytanie. No ale właśnie, czyli był po prostu, tak? No ja się nie obrażę, jak pani powie, nie, że nie. Był. Nie, proszę pana, ja mam tyle lat, że to jest... Ja jestem za poważna osoba na takie rzeczy, także proszę mi... Ale nie, bo wie pani, dlaczego pytam? Bo na przykład jak bym przyjechał obejrzeć samochód, to na przykład nie byłoby problemu, żebym ja przyjechał z filtrem UV i żeby tam przyjechać po tapicerce i w ogóle po desce rozdzielczej, że jakby w razie co by jakieś ślady nasienia czy coś, żeby po prostu widzieć, tak? No chyba pan, że... No to proszę sobie pan jeździć tym, ja nie wiem, ja... Nie, pierwszy raz się spotykam z takim czymś, albo pan ma po prostu... Nie no, rzeczy mówię, jestem za poważną osobą na takie rzeczy. Nie, no, ale nie, ja, dobrze, ja nie oszukuję, że pani się... powiem panu tylko tyle, że... Nie jestem ani młodą osobą, ani za tego, ale to mówię, to nawet jestem bardzo tolerancyjną osobą, ale na takie rzeczy też panu nie odpowiem. No tak, bo ja tego nie wiem, może ktoś przede mną, ale... Ale nie, czy po prostu, czy można przyjechać, dobra, nieważne, czy było, czy nie było, czy można przyjechać z filtrem UV, po prostu? Wie pan co, auto 20-letnie, może pan sobie oglądać z filtrem UV, może pan sobie oglądać, czy chce, no nie wiem, co pan znajdzie po 20 latach w tym aucie. Ja właśnie... wam mówię od 5, mamy go od 5 lat, a przez 15 lat to się z nim działo, to wie pan co, nie wiem. Ale no nie, no przeszkadza to po prostu pani, jak przyjadę... Powiem inaczej, jesteśmy pierwszymi właścicielami tu w Polsce, także ja jestem właścicielem, bo kupiliśmy go, mąż jeździł nim do pracy, ale... jesteśmy pierwszym właścicielem tu w Polsce, no i tyle, co mogę panu odpowiedzieć, a reszta to... Nagranie było zbyt długie, wiadomość została zapisana, dziękujemy za telefon, do usłyszenia. Kurwa, komuś na poczcie to się nagrywało cały czas, ale musi mieć, kurwa, jak to odsłucha, ale musi mieć, kurwa, mózg rozjebany, że chłop pyta się o nasienie w samochodzie i przez 3 minuty słucha, odsłuchuje tą pocztę, bo ta osoba cały czas była połączona na poczcie głosowej, co musi mieć z mózgiem, jak to odsłucha. Ja pierdolę. Halo. Cześć, słuchaj. Poczekaj chwilę, podejdę do okna, bo tu mi jeszcze za głośno. Tak, ja zaraz dam do telefonu Krzyśka, bo on chciał, żebym do ciebie zadzwonił. Nie o Krzyśka. No tu od nas, z wioski. Co? Nie wiem, ja nie wiem, czy się dobrze dodzwoniłeś, czy nie? Tak, tak, Drygulec. Aha, no. Już idzie. No. A co za Krzysiek? Halo. No, halo. Halo, słyszymy się? Słyszymy się, no.
Słucham. No halo. Halo. No halo, no. No, no słyszę cię, no. No nie wiem, no bo tutaj jakieś, nie wiem, zakłócenie cały czas. Słyszałeś go, czy nie? No słyszałem, no jakiś Krzysiek, to o to chodzi. No dobra, to nie ma, dam Jacka do telefonu, bo ja już sam nie mam słowa. Jacek, chodź na chwilę, dodzwoniłem się, nie wiem, gadasz? Ja pierdola. Co? Kurwa, co to za gości, Tomasz? No mów, o to chodzi. Już daję Jacka do telefonu, bo Krzysiek teraz poszedł w pizdziec. Dobra, pan. Już, idzie. No. Słucham? Halo? Halo? No, halo, słyszy mnie pani? Teraz słyszę. O, teraz słychać. No, ja tu dzwonię z wioski, od nas. No. Michał kazał, żeby zadzwonić tutaj do pani. Już daję Michała do telefonu. Nie wiem, czy to nie pomyłka jest. Już daję Michała do telefonu. Nie wiem, kazał mi zadzwonić do pani. Dobrze. No masz panią, dobrała. Halo? Już, chwila. Halo? 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 Tak? Tak, słucham. Halo? No słucham. Co pani do mnie dzwoni? Nie, no jakiś numer dzwonił do mnie, podniosłam i tyle, no nie wiem o co chodzi. To nie jest pomyłka? No jakaś pomyłka chyba. No nie no, drygulec. No drygulec. No tak. No ja nic nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ale o co w ogóle chodzi? Nie wiem, ale nie wiem, może mi się wykręciło. No widocznie tak, wie pan, no raczej to pomyłka jest. Drygulec, ale o co chodzi, to ja nie wiem, o co chodzi. No dobra, no dziękuję. To skąd, proszę. To drygulec, to skąd pani jest? No z Drygulca jestem. A, to ja wiem, o co chodzi. No. To ja już podaję do telefonu Sławka. No słucham. Sławek, chodź. Już idzie. Chodź. Sławek, tu połączyłem się z panią, tu z wioski od nas. No, halo? No? No słucham. Słucham pana. Ale to pani do mnie dzwoni. Proszę pana. Ja nie dzwoniłam do pana, tylko zadzwonił ktoś do mnie i mówi, że ktoś chce ze mną rozmawiać. No to dlatego się pytam, o co chodzi. No ale na pewno nie spod tego numeru. No to nie wiem, to jest jakaś pomyłka. Drygulec. Na pewno. No drygulec z drygulcem, ale o co w ogóle chodzi? Ale kto dzwoni i... To mnie pani pyta, kto dzwoni do pani. Do mnie jak ktoś dzwoni, to wiem, kto dzwoni, a jak nie wiem, kto dzwoni... No to ja do nikogo nie dzwoniłam, bo do mnie ktoś zadzwonił. Także ja nie wiem, o co chodzi. No to na pewno pomyłka. To na pewno pomyłka, proszę. No, z jednej wioski jesteście i nie wiecie, o co chodzi? No nie wiem właśnie. Jakiś Sławek, nie Sławek, ja nie znam, nie wiem, o co chodzi. A, to pani Piaseczka. No teraz się zgadzasz. Ja już oceniłem, ale na pewno nie dzwoniłem do pani. Ale o co chodzi? Numer, bo mi się nawet nie wyświetla. No nie wiem, o co chodzi. No halo, Monika Koziu z tej strony. O co tam chodzi? No, no. No właśnie. Halo. No halo. A co chodzi? No ja nie wiem, o co chodzi. No zadzwoniła pani do Sławka i... Że niby połączenie było z tego numeru, jak Sławek mówi, że w ogóle nie dzwonił do pani. Nie! W ogóle, jak jesteśmy, ja się oglądamy w pokoju telewizor i zadzwonił numer, podniosłam i mówi, że pani, że Sławek z panią chce rozmawiać. Myślę, że jaki Sławek, no oczy powtórzyłam. No właśnie, no i tak samo my teraz tutaj siedzimy
i teraz no my tutaj właśnie siedzimy i dzwoni numer jakiś, nie? No to człowiek odbiera i mówi, nie wiem o co chodzi. Ja też nie wiem o co chodzi, bo... Ale ja nie dzwoniłam Monika, bo ja miałam w kuchni telefon, a my siedzimy w pokoju i ja przyszłam do... Ale może ktoś co jakieś jaja robi? No chyba tak mi się zdaje, no bo... Aż mi dziwne, no nie wiem. Zaraz powiem, że jestem najebany, czekaj. Może jakieś jaja to ktoś robi, no przecież nie zaraz róbmy zaraz jestem najebany, czekaj. Już miałam się myć i zadzwonił telefon. Miałam się myć i nie idę spać. I zadzwonił telefon. I ktoś podnosi i mówi, Sławek z panią chce rozmawiać. Mówi, jaki Sławek, to myślę, Drygulec? No Drygulec, zgadza się. Gargulec garbaty. No, ale to my mieliśmy z naszej strony tą samą sytuację. Zadzwonił do niego numer i na tej samej zasadzie. Nie wiem o co chodzi. Ktoś robi jaja po prostu i tyle. Nie no chyba tak, no bo tak, mówię ci, no. No podjechałam i... Ale powiem pani, że w ogóle jak usłyszę panią tak jak przez studnię, nie jest takie czyste, to tylko tak jakoś... Nagrywa i ktoś to jeszcze słyszy. Pierdolę, o co tu chodzi? To się rozłączamy. Wie pani co? Ja się nachlałem i tak może źle numer wybrałem, po prostu pod wpływem alkoholu. A, to nie szkodzi, takie coś się przyjmuje. Nic się nie dzieje. Doszliśmy do i wiemy o co chodzi. To już jest najważniejsze. No, ale dobre. Chodzi, wie pani, że... Wiesz, napić się można, ale z kulturą, nie? No pewnie, no napić to każdy się może. Ja też mówię. Nic się nie dzieje. Bawcie się wesoło. A pani, no ja tu pozdrawiam panią z dziewczyną. Jak pani chce, to może pani wpadać na kielicha jakiegoś. No to nie ma sprawy, zaraz siadam, jadę. Nie ma problemu. Pani wpada. Pani wpada do nas, mamy jeszcze tutaj wódeczki trochę winka, nie? O kurnia, no to rzeczywiście do rana by nam weszło. To wesoło, życzę wesoło, żeby tam było. Bawić się, no, póki może. No, póki może. No, a jak? Nie ma problemu. No i bardzo fajnie. No. Żeby człowiek był młodszy, to tak samo by robił, ale już za stary. Aha. A co tam, ogólnie co tam na wiosce słychać? A, no co, no na razie to cisza, nic nie słychać, nikt nie umarł, nikt się nie urodził, także nic nie wiadomo. A ktoś kogoś pobił albo coś? No nie, raczej kombajny chodzą tylko i muszą. Kurde, to tragedia na tej wiosce, nic się nie dzieje. No nic się nie dzieje, jakoś tak cicho teraz. A tu się mieszka przy szopy, to się nic nie widzi, to się na wsi dzieje, także nie wiadomo nic. No właśnie. Ale powiem pani, że... Dobra, życzę zdrówka. Wie pani co jeszcze? Tylko tak... Podejdę do okna, bo słabo słyszę, tutaj muzyka gra. No. Powiem pani tak, strasznie wczoraj zachlałem, paliłem blanty do 5 rano, film mi się urwał. O kurnia. Jak leżałem w górze, teraz mnie krzyż napierdala. Trochę się przespa... O, ja cię pierdzielę. Gdyby to było bliżej, to bym wytarła. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Mam dziecko. A no trzeba. No, niektórzy mówią, że nie można chlać, jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano, na tym polega... Dzieci, no. Można, wszystko można powiązać. Można, tylko dzieci, trzeba wstać... Nie dzieci. Powiem pani tak, można, tylko trzeba wstawać rano, na tym polega odpowiedzialność. No właśnie, no. Bawcie się wesoło i używajcie życia. No, dzięki, dobranoc. No to na razie żegnam. Żegnam. Wiecie, co przeczytałem teraz? Bo niektórzy mogą nie skminić, o co chodzi, nie? Już wam puszczę, o co chodzi. Ja już wam pokazuję, patrzcie. Czekajcie. To, co ja teraz czytałem, strasznie zachlałem. Tak o, bo to było coś, strasznie zachlałem wczoraj, to patrzcie, to o to chodzi. Żeby nie... Bo niektórzy nie wiedzą, o co chodzi. Patrzcie. Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do 5 rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż napierdala. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Mam dziecko.
Niektórzy mówią, że nie można chlać, jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Trinity ma kłopoty z przyrodą. A typiara słucha i mówi, dobrze, dobrze, bawcie się tam, dobrze, ja... Strasznie wczoraj zachlane. No pokazałem chyba.